Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj gramy sobie w tryb Fortnite, czyli seria tryb Fortnite. Witam was. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Ostatnio byłem, słuchajcie, drugi. Nigdy chyba nie byłem drugi jak ostatnio. Także przynosicie mi szczęście, bardzo wam dziękuję. A dzisiaj, o, widzę, że coś tam na górce jest dobrego. Chyba jeszcze nikt mi tego nie zgarnął. Ale widzę, że ktoś tam chyba podjeżdża na mapce, coś mi się pojawiło. Ale nie, wydawało mi się. Dobra, zobaczymy. Który? Czwarty. Golf. Niedobrze, niedobrze. Słuchajcie, jest jesień, ja powinienem dzisiaj chyba na odcinku bardziej się skupić na szukaniu grzybów w lesie. Czy nie? Grzyby już się chyba normalnie skończyły. Dzisiaj widziałem, jak nagrywałem sobie vlogaska na mój drugi kanał, gdzie opublikowałem ostatnio film z mojej nowej sportowej furki, to dzisiaj właśnie spotkałem ludzi i właśnie wychodzili sobie z lasu i mówili, że no, grzybów nie ma, same maślaki mieli. Właściwie to pełne wiadro maślaków, ale no, same maślaki, a to są takie grzyby, które raczej nie są grzybami premium, ale też można je sobie zjeść. Ktoś tutaj przede mną ucieka, ale goni następnego gościa. Może, że możliwe, że ma jakiś lepszy samochód czy coś. Golf! On ma tego! Dawaj go, atakujemy, atakujemy gościa. Pa, 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 pa typa. Zoba typa. Gdzie jedziemy? Piękny kawalerze, gdzie jedziemy? Ja już sobie dropa ogarnąłem wcześniej, więc mam Gulfinę. Proszę bardzo. Dzisiaj atakujemy, dzisiaj kurde groźnie, dzisiaj na bogato lecimy każdego, kto się napatoczy. I kto będzie miał gorszy samochód? Oczywiście. Przed jakimś dobrym gościem będziemy uciekać. No jak? Ty, patrz, tam na górce jest jakiś dropik. Ale ja już mam czwarty poziom, zaraz będę miał piąty. Będę mógł ulepszyć tego Golfa za moment. Także bardzo dobrze, ale patrzcie, golfik całkiem ładnie sobie radzi. Mamy tutaj napęd na przód. Oj, trochę go zmuliło. Mamy tutaj napęd na przód. Więc samochód jest dosyć stabilny na tych wybojach. Gorzej gdyby miał napęd na tył i by był trochę twardszy. On taki twardy aż się nie wydaje, nie? Dobra, Mini Cooper chyba się już poddał. No jednak szybsze auto to szybsze auto, co? Czy nie? Dojeżdżamy sobie do celu. Patrz, zaraz obok mety mam dropik, ale niestety bardzo słaby drugi poziom. Pyk. I zobaczymy, co będziemy mieli do wyboru. I do wyboru... Mokry mietek? Wow! Pozdrowionka dla ciebie, gościu, jeśli oglądasz. Siemaneczko. Będzie na odcinku mokry mietek. Dobra. Mamy sobie bardzo fajny samochód, on nie jest zbyt szybki, ale jest świetny na offroady, to już chyba wiecie. Twórcy Forza Horizon co jakiś czas zmieniają te samochody na eliminatorze, więc jest coraz ciekawiej. Często pojawiają się jakieś coraz ciekawsze furki, więc warto wbijać na ten tryb i grać, bo kto wie, może i spotkacie mnie i będziecie musieli mnie rozwalić, a naprawdę to nie jest aż takie trudne. Wystarczy po prostu mieć lepszy samochód od mojego i niezbyt wysokie umiejętności, granie na padzie i macie zwycięstwo w kieszeni. Proszę bardzo, możecie nawet słabszy samochód mieć i też wygrać. Patrz, tutaj gościu jakiś skończył pojedynek. Ja już rozgrzewam klakson. Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj. Co on tu ma? Uuu, to samo auto. Dobra, w którą stronę jedziemy? O, dobrze jadę, dobrze, super. Jest, może uda się go pokonać i będzie szósty poziom, jak się uda. Tu jacyś inni gracze jeżdżą, zaraz będą się pojedynkować. 24 osoby zostały. Mamy chyba koło tej wielkiej góry końcówkę. Między tymi budynkami jakoś... Oh shit! Szybko, też się dawaj, gazu! Też się gość rozwalił. Oh shit, ty w samym miejscu, ty. Mamy takie same auta, nie? Więc obaj mamy szansę wygrać. Dobra, będziemy mieli jeszcze takie tasowanie między drzewami. Może być trudno. Ej, czemu ja szybciej jadę od niego? Mam jakiś, nie wiem, szybszy samochód? Może coś daje ta skrzynia manualna? Ty, on pojechał sobie ładnie
tam drogą taką szutrową, ale ja mam bliżej. Ja mam bliżej, zobaczcie jak niedaleko, ja się nie mogę obejrzeć. Jak niedaleko za mną jest. Pyk. No teraz pewnie dostanę jakiegoś dziada, który się nie nadaje na offroad totalnie. Ej, ale mi kierownicę wyrwało. Dobra, zobaczcie. Leoman, tym razem nie mokry mietek. Subaru, o, spoczko. Subaru, dobra fura. Jedziemy tam na skraj strefy. Może uda się kogoś pogonić. Który to poziom? To jest 6. poziom, gościu. Dobra, patrz, co tutaj leci, co tutaj leci? Też Subaru, dawaj. Jedzie po jakiegoś dropa tutaj, gościu. Mam go. W tą stronę, mówię wam, to będzie w tą stronę. Czekaj, trzeba ominąć te drzewa, to jest ważne, bo te drzewa bardzo spowalniają, serio. Omijajcie takie rzeczy, będziecie jeździć szybciej. To wam mówi profesor Lucek. Jedziemy, musimy kościół po lewej stronie wziąć. 6, pyk. Ekstra. Oj, ja tu nie kojarzę za bardzo tego terenu. Takie mam wrażenie, że gdzieś tu zaraz wyłapię czołówkę. Czy to będzie gdzieś w okolicach miasta? Właśnie, kurde, nie wiem. Chyba na boisku się kończy to, to. O. Jak blisko, patrz. Jak niewiele brakowało, abym się rozwalił. Tam był taki twardy murek. Ja jechałem totalnie na czuja. O kurde, ale dobra ta Subarka była. Szkoda, będzie ją zamieniać. Co mamy do wyboru? Alfa. No dobra, musimy wziąć, bo to poziom wyżej. My się zbliżamy do końca meczu. Uja, policyjna alfa, o nie. Jedź. Boże, szkoda. Ale no szybsze to jest, chociaż tyle. W ogóle fajny samochód, nie? Taki malutki cip. Musi być dosyć szybkie, ładny tył. Patrol ludzka. Kogo my teraz złapiemy? Klakson mi się wyłączył, czemu? Przecież klaksony są nieskończone. O nie, jak tym samochodem się źle jeździ. I ktoś mnie tu atakuje w dodatku. O kurde, on ma offroadowca jakiegoś konkretnego. Nie wyzywa mnie na pojedynka? Ja go wyzywam. Ty. Bierzemy go. Ale on myślę, że mnie porobi. Chyba, że będziemy mieli asfaltowo trochę. Ty, on ucieka przede mną, gościu, ty nie uciekaj, to ja powinienem uciekać przed tobą, man! Wiesz, jaką ty masz zajebistą furę, to mnie porobisz tu lekko. Musimy jakoś tak zrobić, żeby asfaltem jechać, to jest moja jedyna szansa. Ja, to już blisko jest! Dawaj, Lucek, dawaj. Znaczy, Lucek, alfa, bo tu tylko przyspieszenie się liczy. Ale to zrobił! Jak niewiele brakowało! Widzieliście to, jak się spociłem? Dobra, Gallardo! Nie, czemu mi takie... O kurde! Gallardo Speeder. Dobra, tamten gościu porobiony jest. Ale widzieć to były mi... Ja, dobrze, że po asfalcie było, bo gdyby było po offroadzie, to by był skończony. Napęd na tył, koniec by był. Koniec mojej kariery. Tutaj ktoś skończył pojedynek. Słuchajcie, 8. poziom. GTR kontra Lambo. Dobrze. O, ja jestem trochę źle ustawiony. Fuck! O, się, to już jest tutaj. Nie, co ja żem zrobił? Jedyna moja szansa teraz, żeby... Nie, no ja, Lucek, coś ty zrobił! Czemu byłeś tak ustawiony? Lucek! Lucek! Nie! O Boże! Proszę bardzo, milicjant Lucek wkracza do akcji. Kogo my tutaj dzisiaj posuszymy? Ustawię się, zrobię może jakąś blokadę drogową. Zobaczymy, kto się napatoczy. Nigdy nie wiadomo. Proszę bardzo, blokada drogo... O kurde. Nie. On mnie chyba nie zauważył. O, zauważył mnie chyba. Dobra, jadę w drugą stronę. Nie chcę z nim się bawić teraz. No ja tylko chciałem blokadę drogową zrobić. No, uciekam. O, czekaj, mamy zbira! Gnimy go.
Tutaj kogoś widzę. Nie znam tych policyjnych takich komend. Tam 326, coś tam, zgłoś się. O, tu ktoś samochód sobie zabrał. Co my tu mamy? Trzeci poziom, o, to lepszy od mojego. Dobra, bierzemy to. O, udało mi się zabrać, zanim mnie wyzwał. Policyjny Crown Victoria! Proszę bardzo. A tam makan jakiś. Dawaj, gonimy ich. Czemu oni się nie chcą się... Ja będę trzeci, ja będę ich ścigał. Nie mnie, mnie nie atakuj! Tamtego trzeba gonić. Ty, jak fajnie to brzmi! Ten samochód. A tu jaki poziom mamy? Drugi, to nie. Ale ja mam chyba szybszą furę od niego. Jak to jest możliwe? O, ma trzeci poziom! Dobrze, dawaj, dawaj, chodź gościu. Lepiej, żebyśmy my się ścigali niż z tamtym. Jak... Czemu uciekasz? No tak, ja jestem policjantem, no może dlatego, kurny. Dobry ten mój Ford. Tam Ford gównoward? Nie tym razem. Mam go, mam go! Namierzyłem go, mimo że to nie jest Mercedes, nie mam celownika na masce, to chyba go namierzyłem, ale go nie wyzwało na pojedynek. Musimy go za... Nie! Czemu tego? Dlaczego? Ja chciałem tamtego wyzwać na pojedynek! O nie! Macan się wyzwał na pojedynek, Porsche. To jest ten taki crossover. I on ma chyba napęd na cztery buty, cieszę, on mnie tu chyba porobi. Jedzie, ale czekaj, jedzie na skróty, tam są skały. On się może rozwalić, albo i nie może. Ja, co? Czemu oni mi... Czemu mi tamtego nie chciało wyzwać na pojedynek? Ktoś mi to wytłumaczy? Ja, nie wierzę. Dobra, nie poddajemy się, ciśniemy. Ja jestem policjant Lucek na służbie. Ja mam szybkie policyjne auto, o co wam chodzi? Pojedziemy sobie dookoła festiwalu. Myślę, że mogę mieć jeszcze jakieś tam małe szanse, no, na wygranie tego. Ja, ciekawe, czy by... Ojej. Ciekawe, czy ludzie jakby zobaczyli, że pokonał go gracz grający na kierownicy, to jak oni by się czuli? I tamten gościu zupełnie z dupy pojechał. Ja chyba mam tak, że jak jeżdżę na kogutach, na sygnale, to chyba jeżdżę szybciej. Czekaj, bo on idzie... O kurde, ja też muszę przełajowo, no nie. Może nie trafi, może ci gdzieś rozwało. Nie, ja miałam wodę tutaj. Przejechał, trafił czy nie trafił? Chyba nie trafił. Trafił, cholera! Ej, ale dlaczego? Przecież ja goniłem tamtego Volkswagena, trąbiłem do niego, trąbiłem i wyzwało mi na pojedynek tego takiego trzy poziomy wyższej, mocniejszego. Cholera! Wow, piąty poziom, prawie na starcie meczu, bierzemy Audi RS, no co prawda Audi, ale dobra, no już będziemy mieli piąty poziom, ale i tak przed chwilą miałem Mitsubishi Lancera. No szkoda, że nie policyjne, no wiem, ja lubię te policyjne samochody, bo wtedy mogę sobie klakson włączyć i ścigać tych przestępców tutaj. Nie mogę się zamienić w koment... O, patrzcie, tutaj ukryty samochód kiedyś był. Już nie pamiętam tych lokacji. Brakuje mi tego, fajnie jakby dodali jakieś nowe lokacje tych zagubionych samochodów, no nie? Patrz, tutaj mamy, tutaj mamy. Mamy małą mrówkę. Chowa się, chowa się. O, dobra, wyszedł na spotkanie, dobry gościu. O ty kurde. Co on robi? Próbował się zderzać, no. Dobra, musimy chyba przejechać. Oja, gdzie my jesteśmy w ogóle? Kurde, już nie pamiętam, jak się tu jechało. Ale na wszelki wypadek przejadę tu. Chyba źle zrobiłem. Tak, tu się właśnie jedzie prosto, żeby szybciej było. Wtedy się łatwiej to ogarnia. Mogę sobie tutaj driftować, mam bardzo szybką furę.
Ale powiem, tak niezupełnie, kurde, to jest piąty poziom, a tak nie przyspiesza jakoś mocno ten samochód. Tak powiedziałbym, że tak, tak sobie, nie? Szału nie ma tutaj, naprawdę. Ale no, jednak Mini Cooper tutaj nie ma szans. Dawno nie przegrałem meczu na samym początku. Tamten się już chyba poddał. O, proszę, tutaj jakiś pościg. Dawaj, dawaj, dawaj go. Dawaj go, dawaj go. Jest! Złapałem, złapałem. Kolejny Mini Cooper. I kolejny level up będzie. Ten gonił tych tutaj, co się ścigają, a ja w międzyczasie pyk. Co prawda nie oficer Lucek, nie mamy tu samochodu policyjnego, ale to jest powiedzmy taki tajniak. Pyk. Tutaj też się ścigają, dwa takie same małe cip-cipy chyba. Czekaj, tu się jakoś jechało. Ops. Znowu, same Mini Cooper, co oni nie biorą samochodów, które są w dropach? No w sumie jest to prawie, że początek meczu, więc trochę się nie dziwię. Słuchajcie, Audi RS chyba 4, napęd na 4 buty, quattro, jedziemy na przełaj, nie ma czasu, trzeba gnoić dziadostwo, proszę bardzo. Zaraz Lucek się rozwali, tyle z tego będzie, zgnojenia. Tutaj spróbujemy może z krajem lasu trochę sobie polecieć. Pyk. No podoba mi się. To już chyba drugi czy trzeci Mini Cooper, którego pokonuję w tym meczu. I ten jest pierwszy, który nie wyszedł do końca wyścigu. Szacuneczek dla Lazera. Laser Ed. Proszę bardzo. I już mamy Porsche. Porsche nie najgorsi. Proszę bardzo, tego z tym samochodem jeszcze nie jeździliśmy chyba ani razu. I tu można powiedzieć, że to taki policyjny. Patrzcie, ile mamy dropów. Raz, dwa, trzy dropy mamy. Cztery, tam dalej. Ja, ile tu dropów jest. Patrzymy po kolei. Co my tu mamy? Tu jest słabizna. Cztery dropy. Ja tu chyba będę sobie zaczynał meczyki. Patrz. Tu jeden. RS2, no słabizna też. Tu. Tu co? Golf? Nie. My już mamy siódmy poziom, to jest siódmy poziom ten samochód. Ja wiem, że mam zasłaniam kamerką mój poziom, ale no, tak jest. Piąty, no całkiem. Ty tam dalej coś jeszcze jest. Ja pierdziu. Ile tu jest dropów? Ja tu będę startował na tych kontenerach. Dobra, wydawało mi się, że coś tam było. O, tutaj mamy kogoś do pojedynku. Siódmy poziom to powinno chyba pójść, nie? Ucieka. Mini Cooper? Nie, co to jest? Ósmy poziom! GTR! Ja myślałem, że to Mini Cooper, tak tylko daszek było widać. Ty, ale ja mam chyba rajdową Porschawę. To nie są żarty. Jedziemy, bo tu jest asfalt. Zjedziemy sobie na drogę mimo wszystko. Ale ja już jestem zajebiście do przodu. Ten GTR został z tyłu. Dobra, na szczęście mam jeszcze szóstkę. Nie jest źle. Uda się go pokonać. Słuchajcie, będę miał samochód z ósmego poziomu, jak pokonam tego GTR-a. Na razie jadę drogą. Bo... O, jednak musimy zjechać. Shit. Musimy zjechać na autostradę. Byle szybko. Ja myślałem, że to w mieście będzie, ale 400 metrów? Za blisko do miasta, nie? Dobra, jest... Ale fajna ta Porschawa. Ładnie. Pokonałem chyba gościa, który miał wyższy poziom od mojego, nie? Czy nie? Tak. Ej, patrz. Co? Czemu takie... No nie mam za bardzo wyboru, no. Jak? No powinienem mieć inny wybór tutaj. Muszę wziąć to samo. Co tamten typ miał? Dobra, to wezmę nowy, nie? Tamten już miał używanego. No wybierzemy sobie nową furkę. Co tam używano? Będę musiał tutaj naprawiać, koła zmieniać, daj spokój. To kto ma na to czas na eliminatorze? Sorry, na trybie Fortnite. Bierzemy GTR-a i ciśniemy. 16 osób do końca. Znaczy 16 osób zostało. Także to zaraz będzie chyba koniec meczu. Ja nie wiem, jak on tym kioskiem ze mną przegrał. Przecież to jest, zobaczcie, jaka to jest szybka fura. Ja już mam prawie 3 paki. Dobra, kogo my tam mamy? Coś tutaj mamy. Coś tutaj mamy. Ja jestem teraz tajniakiem. Zobaczcie, na czarno. Gonimy tego tutaj. Co to jest? Ja to jest ten rebel. To jest chyba piąty poziom. Albo nie wiem, co to jest. Ucieka. Piąty poziom. Mam go. Złapałem. Gdzie jedziemy? Okej, zawracamy. Dwójka, redukcja, hops. I gaz. Dobra, na razie jedziemy na równo, ale jak się ten GTR rozbuja... Ja tylko muszę uważać na zakrętach, bo naprawdę ten samochód jest taki...
no, potrafi go z tych zakrętów wyrzucać, jak za szybko się jedzie. On nie jest taki super przyczepny, jak niektóre samochody z napędem na tył i z takim mocnym dociskiem. Tutaj trzeba trochę uważać. Chyba zaraz czołowa będzie. Jo, widzieliście, to były milimetry, gościu driftem leciał ten zakręt i mnie wyminął na milimetry. Ha! Zderzakiem porysował mi boczne drzwi. Dobrze, że samochód mogę sobie teraz zmienić. Co teraz będziemy mieli? Słuchajcie, tak daleko jeszcze nie byliśmy. Mamy Aventador. O, będzie chyba policyjna wersja. Ale on jest słaby na offroady. Tak jest. Policjant Lucek znowu wkracza do akcji. Już nie tajniakiem. A, właśnie, taka jedna opcja. Mi tutaj biegi działają też na łopatkach. Tylko muszę używać sprzęgło, jak mam tą sekwencyjną plus łopatki. To muszę używać sprzęgło przy łopatkach, nie wiem, tak trochę słabo, ale i tak lepiej niż sama sekwencja. Teoretycznie mogę też i w słabszych samochodach używać sekwencji, ale... Kurde, sprzęgła nie użyłem, shit, samochód do wrzucenia. O, o, tutaj kogoś mamy. Tutaj kogoś mamy. Chyba wolę jednak drążek. Jakoś tak... Bardziej mi się to kojarzy z używaniem sprzęgła. O, tak mam zsynchronizowane. Co to tam jedzie? Szybkie coś. Albo po prostu rozpędzony. Ciśniemy do niego. Szybki ten Aventador, ale ja się boję tutaj na tych wertepach. Oj, to chyba Audi. Chyba Audi i ucieka. Niesłusznie, bo ja, zobaczcie, Aventadora nie mogę tu opanować na tej trawie. Jest lipa. Mógłbym je spokojnie ograć tym samochodem. Chyba żebyśmy mieli jakiś pojedynek przez asfalt. Wtedy bym mógł jedynie wygrać. Słuchajcie, 7 osób do końca zostało. Na meczu. No dobra, ja mam... O ja! Mam dużo szybsze auto, to na pewno. Ale... Dobra, ci się będą tu pojedynkować, ech. Aventador kontra... O... Fuck, jedź! On jest zajebisty na offroadzie. On jest tylko niby 7 poziom, ja mam 9, ale tam już jest... Nie! 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 Lucek, przecież wiadomo, że do środka... Ja, nie mogłem nic zrobić przed tym drzewem! Dobrze, teraz zaczniemy sobie od tej miejscówki, gdzie ostatnio było dużo dropów. Sprawdzimy, czy tu faktycznie... Patrzcie, coś jest. Co prawda nie tak dużo jak wcześniej, ale już coś mamy i będziemy mogli wbić level wyżej, nie? Ostatnio było... Okej, okay, Golfa mamy, no... szybsze niż to, co mam, ale szału nie ma, prawda? I na razie mamy tylko ten jeden chyba dropik. Czy coś jeszcze mamy tutaj dookoła? No nie widać, żeby coś było, ale było cokolwiek, nie? To jest duży plus. Ale patrzcie, tylko wyjechałem sobie stamtąd. To jest zaraz tam. I tu już kawałek dalej mamy kolejne dwa dropy. Więc ja myślę, że warto tutaj sobie zaczynać sesję. I kogoś tutaj mamy. Ktoś już się tu ktoś przyczaił. Drugi poziom. Okej, ktoś sobie tutaj drugi poziom bierze. Tu ktoś. Trzeci poziom. Bierzemy. Zdążyłem, zabrałem mu sprzed nosa. Dobre. Bierzemy go na wyściga. Chodź. Okej, sam mnie wyzwał, nieźle. I, ha, dobrze ustawiony jestem, ekstra. Znowu policjant Lucek wkracza do akcji. Crown Victoria miażdży kolejnego zawodnika. Ej, słabo mi wyszło z tym Aventadorem. Ja wam powiem... Nie jest to dobry samochód, jak już jest ten końcowy etap rozgrywki. Dlatego, że jak jest mała ta strefa, to już niewiele jest asfaltów, a ten samochód jest dobry tylko na asfalty. Na offroady go bardzo trudno opanować. Zwłaszcza jeśli gra się taką pralką, jak ja mam, no nie? To już jest w ogóle katastrofa. Ups. Gdzie tutaj pojedziemy? Chyba pod wiaduktem. No tamten dalej goni, więc nie poddaje mi się. To mi się podoba. Bardzo dobra opcja. Tutaj mam ciekawy pojedynek. Tutaj jedzie Mini X-Ride. To jest taki
Dakarowy pojazd, ale moje Mitsubishi chyba trochę szybsze jest. Mimo to jestem dużo gorszy na offroadach i może być lipa. Aha. No i będzie totalna lipa jak przywale w drzewo. Tutaj mamy taki lasek. Gościu siedzi mi dosłownie na zderzaku. Spróbujemy tutaj. Chyba tak powiemy. Zaryzykuję trochę. Oh shit, też się rozwalił gościu. Gaz. Jaki fart, że on się tu rozwalił w tym samym miejscu. Ja mogę tylko obserwować, patrząc na minimapkę, nie? Nie mogę się tak szybko obrócić do tyłu. Może jakiś sobie właśnie przycisk przypiszę do tego, żeby, wiesz, taki szybki look back zrobić. A? Race finish. Chyba się uda. On ma naprawdę fajną furę. Nie wiem, czy nie wezmę jej, czy ulepszę. Nie mam pojęcia. W każdym razie ten X-Race jest z tego samego poziomu. O, zobacz, to jest ta fura, nie? Także naprawdę taka, wiesz, konkretna. Udało się go pokonać. Myślałem, że będzie ciężej. Fokus. Dobra. Chociaż tamten chyba byłby lepszy, ale jednak poziom też jest ważny. Ja nigdy nie mogę zgadnąć, czy w tym fokusie jest napęd na przód, czy na cztery koła. Jakoś... Ktoś już ma Audi R8, słuchajcie, na tym etapie. Ja kurde, chyba przespałem. O kurde. Ja czuję, że to będzie zwycięski mecz. Jakoś tak nie wiem. Myślę, że może się udać. Tylko trzeba wylosować coś dobrego zaraz. Jakiegoś dropa, bo kurde, ja jestem trochę do tyłu. Oni mają już tutaj zajebiste naprawdę furki. 17 osób jest jeszcze na sesji, ale... To jakby środek meczu. A co my tu mamy? O, shit! Niedobrze, ciśniemy. Niedobrze jest, muszę jechać na przełaj już. Przełaj to jest jedyna rzecz, jaka może mnie teraz uratować. Patrz, jak to Audi ciśnie. Musi się gdzieś rozwalić, gościu, żeby mi się udało. Siódmy poziom kontra piąty. Ciśniemy, nie poddajemy się, kurde. Tamto Audi też jest takie niezbyt... Oh shit. Tak się właśnie kończy poślizg na offroadzie na kierownicy. No już ciężko jest z tego wyjść, naprawdę. Nie, rozwali mnie chyba. Cholera. No, nawet jakby w kosmos wyleciał, to i tak by jeszcze zdążył tą Audicą. Ej! Patrzcie, jaką furę teraz wylosowałem. Widzieliście coś takiego? Ja go chyba nie zmieniam do końca meczu, serio. Patrzcie, jaką mam drezynę. To jest szósty poziom tylko. To jest ciekawe. Szósty poziom. Jak to jest możliwe? Taka fura? Nie. Ja bym stawiał, że to jest jakiś dziewiąty poziom, a to szóstka jest, no nie. Przed chwilą miałem bardzo fajnego Forda Ranger. O, proszę bardzo, chodź. To będzie naprawdę udany pojedynek zaraz. Mini Cooper kontra to coś. O Boże. Ale ja nie wiem, czy będę chciał zmieniać. No jak to wygląda, gościu? Tu by można było teraz... Można by było teraz fotę zrobić, nie? Czemu ci ludzie nie biorą jakichś samochodów? Przecież tutaj cały czas są dropy poukrywane. Dawaj, gonimy go. Nie wiem, czy wyzwać go na pojedynek. Poczekam, aż się ktoś mocniejszy może trafi. Ja tą regalią chyba będę jeździł już do końca meczu. A może tak zróbmy, może spróbujmy, może to wcale nie będzie takie złe. O, dobra, będę miał teraz godnego przeciwnika, bo weźmie sobie Audi RS5, które jest z podobnego poziomu, piąty poziom. No to powinien sobie dać radę. I od razu pojedynczek, proszę bardzo. Gdzie jedziemy? O, zawracamy. Oj, teraz ma jak najbardziej realne szanse, żeby wygrać. W dodatku to jest kacza. To wygląda, jakby to był Polak czy coś. Ja mam tu jakąś V12 włożoną. Ten samochód jest bardzo szybki. Nawet na asfalcie. Już nie wspomnę o robicie.
Jaki pojedynek. Jaka hamuła w ogóle. Czekałem na niego, aż weźmiesz sobie jakieś inne auto. Wiecie co? Muszę się wam do czegoś przyznać, ale nie mówcie nikomu. Ja nagrywam teraz... to jest tak późno już dosyć, nie? I muszę trochę ciszej mówić, bo mi kobieta wysłała SMS-a parę minut wcześniej, że za głośno gadam. A ja jestem podekscytowany, bo tryb Fortnite, ona nie rozumie. I ja muszę być cicho. Nie będzie wam przeszkadzała jak do końca odcinka, będę mówił tak trochę ciszej, bo ona chce spać. Ja jej dzisiaj poduchę kupiłem, wiecie, taką fajną poduchę, ona miała taką jakąś zgryziałą przez jakieś myszy. A ja ją taką fajną poduchę kupiłem, ona chciała przetestować. Ja nie wiem, czy ta poducha ją w końcu uśpiła, czy nie. Dawaj, do końca meczu regalią. Ja myślę, że to będzie dobra opcja. Nauczyłem się już od was, że można tutaj anulować anulować wybór i wystarczy na dół dać, nie? Ale tu mamy Urusa. Siódmy poziom Urusa. Dobra, anuluję. Powiedziałem, że będziemy mieli regalie, to mamy regalie. To jest dobre auto, zobacz, to jest taki kurde monster track. Jego chyba nic nie rozwali. Tutaj każde wertepy on elegancko pokonuje. Ja go biorę, ja go zostawiam. Ja wiem, że on może nie jest za szybki. No ten Urus też by tam pasował, ale ja wiem, że on to nie jest taki samochód jak ten. On ma tam niskie to zawieszenie, on by się zaraz tutaj zaczął rozwalać, gdzieś mnie tam wkurzać. No nie byłoby to fajne, nie? Dawaj, dawaj, dawaj tego, dawaj. Jak uciekł, nie zobaczył takiego potwora. Ale ja wcale nie mam wysokiego poziomu, to jest szósty poziom. Crown Victoria, proszę bardzo. Wyeliminujemy następnego gościa. Policjant Tucek, on jest bardziej policjant. Mam go. Dobra, gdzie jedziemy? Piękny kawalerze. Skręcamy, okej. Pięknie, pięknie. Ktoś się do tego naszego peletonu tutaj dołączył. No kurde, jeszcze dosyć spora arena jest. Ej kurde, nie ma żartów, tamten Ford mnie podgonił. On jest zaraz za mną. Pojechał gdzieś na skróty, ja pojechałem bardziej asfaltem. Dajmy mu trochę fory. Ale to mu się nie opłaciło, bo on miał tam przez las i przez takie wertepy, więc tutaj było no, dużo ciężej dla niego. Dobra, udało się wygrać. No już dobrze, zmienię sobie na tego Urusa. Dobra, to furka była, ale taka trochę niestabilna się wydawała miejscami. Też mamy tutaj napęd na 4 koła. Ktoś już SLS-a zgarnął. Jak będę miał jakieś takie gówno na szosę, typu jakiś Aventador czy coś, nie biorę tego. Nie biorę, kurde, omijam z daleka. Nie ma opcji. Teraz mam bardzo ciekawy pojedynek. Subaru kontra mój Urus. Pojechałem pod jakąś mega, mega stromą górę. Nie wiem, co się zaraz wydarzy. Gdzieś jest tam... Okej, okay. Zjechałem gdzieś na drogę. Gdzie on... Ale on wyrwał do przodu, kurde, ja się tutaj motam. Dawaj, Urus, gdzie to jest? Gdzie ten punkt jest? O nie, nie gadaj, że to jest... Dobra, musimy chyba jeszcze przez rzekę przejechać, z tego co kojarzę. Ale wyrwał do przodu tą Subarką. Jedzie sobie ładnie asfaltem, jak książę. A ja co? A ja się rozwalam tutaj w lesie. Grzybów szukam, cholera. No nie czas na grzyby, Ludzek, ty wejść tam, wyścig rób. Chociaż zaraz Subarka rozwali, która jest z 5 poziomu, a ty masz samochód z 7, o co chodzi? 600 metrów, nie, ty już wygra. Ale fajnie naskoczyłem na drogę, chociaż tyle. Mogłem zostać przy tej regalii, kurde. Zobacz, następnym razem tak zrobimy, trzymamy się tej regalii do samego końca. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zostawcie łapę, jeśli wam się podobało i zapraszam na kolejne. Idę spać, trzymajcie się, na razie. Hejas.